z Wajpek i razem jako duet Szumenka, bo byliśmy odpowiedzialni za techniczny aspekt wystawy. Kamila. Ja jestem Julia. Jesteśmy dwoma jedenastymi kolektywu Aliasz. Może zacznijmy od tego, czym w ogóle jest ten kolektyw. Otóż jest to zbiór właśnie 11 osób, które mają zupełnie inne zainteresowania, inną estetykę. My jako osoby, które robimy jakieś wizualne rzeczy, wpadliśmy kiedyś na pomysł. Musimy kiedyś stary zrobić coś takiego samego, tylko zamiast głośników musimy postawić ścianę z telewizoru. I właśnie jest to połączenie dosłownie tak tworzące chaos. Integralną częścią tego wszystkiego są po prostu miksery. Kręcenie jednym pokrętłem i obserwowanie, jak ekran się psuje. I może teraz powiemy trochę o koncepcie wystawy, o czym tak, jest ta wystawa. Tak, jakby wyszliśmy od tego, że nas wszystkich bardzo smuci fakt, że czasem jest tak, że wchodzimy sobie na wystawę, no i danej pracy na przykład nie ma. Właśnie osobiście miałam takie sytuacje. W 2021 roku była wystawa właśnie na Miesiąc Fotografii w Krakowie. No i praca Krzysztofa Powierzy, no nie było dane im zawisnąć, bo one były po prostu kolarzem plakatów ze strajku kobiet. Powierzał, usłyszał zdanie, że no nie mogą one zawisnąć. To był pierwszy motyw, żeby podjąć temat cenzury, która w sztuce jest, no i była. Wystawa jest interaktywna, więc bardzo to przyciąga publiczność. Tak, no jakby każdy tak. Może wpływać na... O cenzurowanie dzieła tak naprawdę. Chcieliśmy zrobić tak, żeby każdy, jakby uhonorować każdego artysty, który jest nam bliski. Ale bardzo braliśmy temat cenzury bardzo do siebie, bardzo prywatnie. Chcieliśmy pokazać też w tym bardzo siebie. Jakby artystów, których chcemy jakby honorować, ale też swoje patrzenie na świat.